zaraz zobaczymy. No, to kiedy jakieś jazdy testowe? No dzisiaj, no wiesz. Jak RPZ-em. No, ale też się kotłowali go trochę, co? Potem jest jedna taka rzecz, takie fajne rzeczy ma, nie? Na przykład jak ma tam na środkowej konsoli, ma taki jak zaraz was puszczę. 12 V, tak, gniazdo. Obok jest USB. I jeszcze tam zegary tak za każdym razem. Tak, bo to, ale to w 500 jest to samo. Jak taki ten, to taki test. Taki test. No. No bo to są elektryczne, nie? To ja tobie powiem, Michał, ty musisz... Tej, a to się da zrobić w innych też samochodach. No, znaczy no w 306 te zwory, prawda, tam blokujesz no. I też wyskakuje. Fajne jest na przykład sterowanie klimą, tak, bo nie masz już gałki, tylko więcej, niżej, łatwiej. A to jest, tak? Nie musisz no, się... No, na pewno, niż kręcić. Tak, trafisz, tak? Ten dotykowy ekran też jest fajny. No nie musisz kombinować, no, tylko dotykasz, tak? Mhm. No i tam nawigacja, no. Wszystko, możesz sobie ustawić samochód, tak, ustawienia samochodu. O. Systemowe. Niech tak? Na sporcie ustawi. No i teraz nie wiem jak go włączyć. O, dobra, wiem. Tak, pojazdu możesz sobie ustawić. Najlepszy jest help. Co jest? Help, no wycieraczka tylna, no i co tutaj włączasz, tak? Aha. Dostępu nie ma nic, ale oświetlenie masz. Cztery możliwości, tak? Czekaj, oświetlenie towarzyszące. Czasowe zapalenie światła przy odregulowaniu za pomocą pilota sterowania...